ukończył 12 lat. Dlatego, że patent żeglarski może dostać dziecko, które ukończyło 12 lat. No i teraz mam tutaj te ulotki i za chwilę pan Józef poproszę o to, żeby rozdał je państwu, żebyście państwo zobaczyli. I tutaj są deklaracje. Proszę o pomoc, żebyście państwo swoje wnuki, dzieci zachęcili do tego, żeby wnuki zachęcać. Ja swojego wnuka nawet obiecałem przychodzić ze Szczecina, bo raz w tygodniu, w weekendy, bo zajęcia odbyły się w tej Akademii Kołodziejskiego Żeglarstwa, że to weekendy. I chcemy zgromadzić do 20 listopada. Chcemy zgromadzić tutaj około 100-120 osób w tym wieku, które do tego się będzie kwalifikowało i zlecić to szkolenie ośrodkowi fachowemu, zarząd, który nie dysponuje instruktorami fachowymi, żeby można było za kilka miesięcy, dokładnie pod koniec maja, przed wakacjami przyszłego roku, zrobić w tej sali egzamin i rozdać patenty żeglarskie kołodziejskim nowym żeglarzom. Jako że, jak powiedziałem, od tych starych, poza tymi, którzy już są żeglarzami, jest muzyka, nie ma nic. Wczoraj byłem z tą sprawą w Szczecinie, obszedłem wszystkie urzędy, które zachęcałem też do tego, żeby mnie wsparli. To na razie mam jedną barierę do pokonania, bo najśmieszniejsze w tym całym jest to, że ja mam pieniądze, tylko nie są w tej przeglądce potrzebne. No i teraz muszę tak przekonać tych, którzy akceptują wydatkowanie pieniędzy, żeby przeglądka się zgadzała. No i ja to zrobię, tak czy siak. No w każdym razie trzeba się trochę powiedzieć, jak nazwać promocją to, że się szkoli. Moim zdaniem nie ma lepszej promocji, no ale to moim zdaniem inni uważają inaczej. No i będziemy chcieli tak przekonać, żeby w grudniu powinny się zająć zajęcia w tym cyklu raz w tygodniu, weekend, w kilku grupach. Grupa nie może być liczniejsza niż 30 osób. Gdyby przyjąć, że jest to 120 dzieciaków, no to 4 grupy, no to i tam liczyć tygodnie. Potem w kwietniu czy w maju trzeba rozpocząć pływanie na wodzie. Chcę kupić 5, 6, 8 małych wódeczek, to nie jest duże wydarzenie. No i w taki sposób odtworzyć kołobrzeskich, pamięć o kołobrzeskich żeglarzach. Jak wchodzimy naprzeciw, to mówiłem pierwszy raz na spotkaniu z Państwem w Urzędzie Miasta, te polery, które przy zieleńcu czy tym trawniku Państwo zobaczycie, to są miejsca upamiętnienia zasłużonych kołobrzeżan, którzy parali się żeglarstwem. I wtedy szkolili dzieci. Zresztą na schodach, jak Państwo widzicie, to też pomysł otwarci, pokazać te jachty, które miały w nazwie Kołobrzeg. Jest ich kilkanaście. Wyeksponowanych jest 45 tylko, teraz nie ma żadnego. Więc żeby odtwarzać, żeby nie iść tak ślepo w komercję, tylko widzieć komercję, oczywiście to szkolenie też kosztuje. Ale jak powiedziałem, zamiast iść bezsensowną promocję czegoś, co i tak się wypromowało świetnie, to lepiej, tak wczoraj mówiłem w Urzędzie Wojewódzkim i Marszałkowskim w Szczecinie, to lepiej to przeznaczyć na szkolenie dzieci. Ja bym chciał, żeby to nie była impreza jednoroczna, żeby to się działo co roku. To byłoby najlepiej, dlatego że przecież następne roczniki, następne i tak dalej, i tak dalej. Lepiej szkolić je tu, mieć je tutaj po południu czy wieczorem. Rodzice wiedzą, że pod opieką doświadczonych instruktorów i bezpiecznie, niż miałyby kazać gdzieś. No, bo są bezpieczne, dzieci też myślę, że rodzice trwają, ale różne przypadki się zdarzają. Chciałbym, żeby jesienią i zimą ten obiekt nie straszył ciemnymi oknami. Chciałbym, żeby się tutaj coś działo, żeby tu dzieci przychodziły także grać, bawić się, ale przede wszystkim się uczyć. Dlatego Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zgodziło się uczyć dzieci pierwszej pomocy, ratowania w przypadku wypadku. Nie tylko na wodzie, bo także ktoś zasłabnie na ulicy. Młody 12-latek już przecież nie jest posesny. Powinien potrafić się umieć zachować. No i trzeba było tego uczyć, prawda? I jest to doskonała okazja, żeby móc to zrobić. No jak powiedziałem, prydom chce szkolić motorowodnie, a generalnie jest już oferta jednego z ośrodków szkoleniowych kołobrzeskich, który chce te dzieci przeszkolić odpłatnie. Kiedy to jest odpłatność, to jest ona
nie po stronie rodziców, nie po stronie szkół, bo szkoły tam nie mają pieniędzy, my mamy i chcemy na tą akcję wydać. Cieszę się częściowo odpłatnie, ale sobie te moje rozmowy w szkołach z dyrektorami przyniosły taki efekt, ja mówię, że no to możemy część pieniędzy pobrać. Na to jedna z pani dyrektorek mówi, proszę pana, pan nawet nie wie, jaki odsetek dzieci korzysta z pomocy socjalnej. To pan chce, żeby rodzice wydali 1,5 tysiąca na szkolenie, jakieś tam wibracje, to jest pan materiał przecież. No i to mnie powstrzymało przed ewentualną odpłatnością, myślę sobie, to prawda. Sami mi tam doświadczenie życiowe mam i wiem, że zawsze starca na potrzeby podstawowe, więc lepiej się pohamować przed takimi zapędami i zgromadzić wszystkich tych, którzy chcieliby sobie korzystać. Gdyby się okazało, że pomysł ze źródła, o którym myślę, się nie powiedzie, no to w piątek wymyśliliśmy wspólne źródło zapasowe, złożyliśmy projekt, czekamy na zatwierdzenie z tego nowego źródła. W każdym razie idziemy w takich kierunkach, że jak się jedno zawali, to my się i tak nie utopimy, spróbujemy to sfinansować z innych źródeł. Jeśli nie będzie to 100% dofinansowanie, tak w przypadku pierwszego źródła, to co najmniej 85%, a my 15% dołożymy z własnych środków. Taki jest pomysł na to, żeby wypełnić treścią jesienią i zimą, bo latem tu jest bardzo dużo się dzieje, jest ciepło, jest chętnych wielu i przyjezdnych, i miejscowych, więc latem nie ma problemu. Jesienią i zimą jest i trzeba to wypełnić na tyle, ile się tylko da. I tak są pracownicy, i tak się to ogrzewa, i tak stoi pusty. Więc wszystkich tych, którzy chcą, na przykład, jak się dowiem, że ktoś organizuje jakieś szkolenie, naradę w koło drzwi, to ja mówię, przyjdźcie do portu Jakubowego. A ile pan chce? Nic. Ja chcę, żeby tu przyjść, a potem wyjść stąd i mówić o tym, co się tam dostało. To jest najlepsza reklama. Pan, który zrobił tu zdjęcia, pan Wysocki, też emeryt, on jeździ po świecie, różne rzeczy fotografuje i też przyszedł, mówi, pan, ja już robię wystawę. Proszę pana, ale to nie jest związane koniecznie z sportem. To nie szkodzi. Proszę bardzo, niech pan robi to, co... No teraz się umówiliśmy już z panem Wysockim, że zrobi przykładowe porty na które europejskie, on ma w swojej bazie ramy i taka wystawa też powstanie. W tamtym pomieszczeniu